Jesteśmy w stanie jako Polska być jednym z dziesięciu najbogatszych krajów świata. Jak najbardziej. Kosmos jest wyceniany przez inwestorów na 2 miliardy złotych. Udało nam się przekonać reprezentantów jednej i drugiej strony sceny politycznej w tak spolaryzowanym świecie. Wszyscy nauczyciele dostaną stypendia co miesiąc. Już ma teraz milion użytkowników. Miron, po co ty to wszystko robisz? Dobre pytanie. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Miron Mironiuk, bohater lipcowej okładki Forbes'a. Miron jest polskim przedsiębiorcą, który w Azji założył firmę. Dzisiaj wartą ponad 2 miliardy złotych. Świadczy usługi ponad miliarda smartfonów na ziemi. A większość programistów, z którymi współpracuje, to Polacy. Historie bohaterów okładek Forbes'a wyglądają bardzo różnie, ale ta wydaje mi się szczególnie interesująca, dlatego wracam do Mirona, który już był bohaterem naszego odcinka. Miron, przyleciałeś do Polski wczoraj konkretnie, przemierzyłeś całą Azję. Po co? Co takiego cię ci sprowadziło tym razem do Polski? Ruszamy, witam, dzień dobry. Cześć. Już 1 września ruszamy z niesamowitym projektem. Programowanie Nasz Drugi Język, którego celem jest danie szansy polskim uczniom, polskim uczniom szkół podstawowych. Mhm. E... Ale co kosmos AI będzie edukowało polskich uczniów w szkołach podstawowych? Opowiedz trochę więcej. Myślę, o że to ja powinienem zacząć od pytania i zapytać się: jaki według Ciebie jest cel polski? Jaki mamy cel jako kraj? Rozwój. Co to znaczy rozwój? To no, zapewnienie jak najbardziej godnego życia obywatelom. I jak to mierzymy? Różnie. To jestem na wywiadzie? Czy Ty <grym> jesteś na wywiadzie? Różnie, <grym> no, w zależności oczywiście od rankingu. Różnymi kryteriami. No, nie jesteś w stanie. Konkretnie, odpowiedzi, precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że prawda jest taka, nie że nikt tak? tego celu nie zrealizował. Więc patrząc na to, ja prowadzę firmę, Kosmos AI, mhm. podstawą skutecznego zarządzania firmy jest skuteczne, jest obranie celu i upewnienie się, że wszyscy w firmie wiedzą, jaki ten cel jest. Tak? Dlaczego? Dlatego, że wtedy każdy w firmie mhm. jest w stanie podjąć decyzję, biorąc pod uwagę ten cel. To jaki cel ma ten projekt konkretnie? Co robicie? I i zacznijmy od tego, jaki jest, jaki jest cel dla Polski. Tego celu dzisiaj nie ma. Według mnie tym celem powinien być awans do jednego z dziesięciu najbogatszych krajów na świecie. Jesteśmy w stanie, jako Polska, być y, jednym z dziesięciu najbogatszych krajów świata? Jak najbardziej. Dzisiaj Polska jest dopiero na 50. miejscu, jeżeli chodzi o PKB na mieszkańca. Y, jesteśmy w stanie awansować do pierwszej dziesiątki. Bo już, już to zrobiliśmy w przeszłości, przez ostatnie 30 lat polskie PKB na mieszkańca urosło siedmiokrotnie, dzięki ciężkiej pracy naszych rodziców, naszych, mhm. naszych dziadków, dzięki ich wyrzeczeniom, jesteśmy w stanie zrobić to samo, wykonać kolejnego skoku, znowu zwiększyć to PKB na mieszkańca o 7, o 7 razy, wyprzedzić kraje nawet takie jak Niemcy, z którymi chcemy, mam ambicje, konkurować. Mhm. Jak to zrobić? Musimy wykorzystać najważniejszy zasób XXI wieku nasz intelekt. Polacy mają najlepszych na świecie programistów. To wyniki najważniejszej olimpiady informatycznej. Wyprzedzamy takie kraje jak Rosja, Chiny czy Stany Zjednoczone. Mamy tylko jeden medal mniej niż Stany Zjednoczone, pomimo to, że nasza populacja jest dziewięciokrotnie mniejsza. Problem polega na tym, że mamy tak fantastycznych inżynierów. Dosłownie Najmłodszych ludzi na świecie. Jednocześnie mamy dopiero 50. miejsce w PKB na mieszkańca. To się, musi, to się musi zmienić i dlatego ruszamy z tym projektem. Czyli ty, ty rozumiesz, że diagnozujesz, że jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest polska edukacja, braki polskiego systemu edukacji. Tak, tak, absolutnie. I jak go uzupełniasz? Więc to, co, to, co jest. Ten system edukacji. Oczywiście. Tak, to co, to, co jest ciekawe, to yy, dzisiaj jako jako kraj jesteśmy fantastyczni w identyfikowaniu talentów i później w przygotowaniu tych talentów do olimpiad. Tak? W Polsce mamy 18 tysięcy nauczycieli informatyki 200 z nich bierze udział w tym szerokim programie olimpijskim. Tak? Tylko 200, na, 200 nauczycieli na 18 tysięcy i z tego już mamy największą liczbę medali na świecie na mieszkańca. Proszę sobie wyobrazić gdzie bylibyśmy jako kraj, gdyby ten program olimpijski rozszerzyć na wszystkich uczniów w Polsce? Mhm. Jest coś ciekawe. Już sześć lat temu programowanie zostało wprowadzone do podstawy programowej z informatyki. Czyli teoretycznie, każdy uczeń polskiej szkoły podstawowej powinien wiedzieć, powinien znać podstawy programowania. To się nie dzieje. Dlaczego? Dlatego, że nikt nauczycieli nie przygotował do tego, żeby programowania uczyć. Czyli co, idziecie do szkoły podstawowej od 1 września i będziecie edukować nauczycieli? Tak, więc zaczynamy docelowo. Naszym celem jest, żeby w, w ciągu czterech lat wszyscy uczniowie polskich szkół podstawowych uczyli się podstaw programowania. Ale tak jak w przypadku firmy, nie powinniśmy zaczynać tak jak w przypadku firmy, nie zaczynamy od wszystkich klientów, jeżeli wprowadzamy nowy, nowy produkt. Yy, zawsze wybieramy jednego klienta, jedno miasto, jeden kraj. Bo nawet jeżeli jesteśmy pewni, że mamy rację, na końcu okazuje się, że gdzieś był jakiś błąd. Więc tak samo powinniśmy podchodzić do tego jako państwo, ja w to wierzę, i zacząć od mniejszej skali yy, poprawić ten program i rozszerzyć uh -huh. go docelowo na cały uh -huh. kraj. Więc w Polsce mamy 2477 gmin. Yy, my zaczynamy od yy, trzech gmin: Helm, Syców. Duńska wola. Mhm. Dlaczego I akurat te gminy? Więc zależało nam na tym, żeby wybrać gminy, którzy, które dobrze reprezentują to, jak większość gmin w Polsce wygląda. Tak? Więc tych 2477 gmin, to zaledwie garstka, kilkanaście gmin to są bardzo duże miasta. Mhm. Tak? Więc wybraliśmy kilka gmin z różnych województw, które są reprezentatywne dla całego kraju, i to było pierwsze kryterium. Po drugie, zależało nam na tym, żeby ten program dotrzeł do dzieci, którego, które tej szansy najbardziej potrzebują. Tak? I zawsze dużo trudniej jest odnieść ten sukces, niestety wciąż, jeżeli, jeżeli urodziło się w mniejszej miejscowości niż w takim dużym mieście jak, jak Wrocław, Kraków czy, czy Warszawa. Po trzecie, wybraliśmy te, wybraliśmy te miasta biorąc pod uwagę, kto tymi miastami zarządza. Z jakiej formacji politycznej są prezydenci. Zrobiliśmy to celowo. Wybraliśmy miasta, jest Duńska Wola, która jest związana, której prezydent jest związany z koalicją obywatelską. Jest hełm, którego prezydent jest związany z Pisem. Dlaczego? Dlatego, że żebyśmy odnieśli sukces jako Polska, jako kraj, musimy działać ponad podziałami. Tak i nie możemy myśleć w kategorii planu. Więc mamy mam szansę, żebyśmy do 2050 roku, do połowy tego stulecia, odnieśli ten skok cywilizacyjny, awansowali do. Miejsca w pierwszej dziesiątce. Mhm. Żeby to się wydarzyło, nie możemy działać w kategorii planów czteroletnich, tylko w kategorii planu co najmniej dwudziestopięcioletniego. No tak, tak Czyli... ale minister edukacji należy zawsze do określonej partii albo w większości przypadków. W większości absolutnie, ludzi... absolutnie. I, I ten minister powinien realizować um, agendę partii, z, z której pochodzi, ludzie na nią ludzie na niej głosowali. Tak? Um, ale wierzę, że jesteśmy w stanie zgodzić się do. Najważniejszych. Chcesz to robić ponad podziałami, po prostu. Tak. Polsce. I zgodzisz się do tego, co, co jest. Mm, co rzeczywiście może pomóc Polsce awansować, co, zrobić ten skok cywilizacyjny. Ym, i, no I to jest fantastyczne, że udowadniamy to. Udało nam się przekonać reprezentantów jednej i drugiej strony sceny politycznej w tak spolaryzowanym świecie. I co się będzie działo? Czyli co się będzie działo w tych trzech szkołach od 1 września? Zaczynamy od. Yy, przygotowania, więc tak po pierwsze, musimy pamiętać, że nauczyciele chcą robić dobrą robotę, uh -huh. tak? Nikt nie wybiera zawodu nauczyciela, jeżeli y, nie, mają, nie mają tej misji. Na no dobra, misji. ale co konkretnie tam się będzie działo? w tym? Więc przez pierwsze, przez pierwsze trzy dni będziemy uczyć nauczycieli, jak przygotowywać ich, jak uczyć programowania. Nauczycieli informatyki. Tak, nauczycieli uh -huh. informatyki. Następnie przez cały rok y, nauczyciele będą mieli dostęp do zajęć konsultacyjnych, wspierających, gdzie będziemy poszerzać wiedzę i zapewniać wsparcie? To, to co to, jakąś platformę online, gdzie będą się łączyć z jakimiś. E, tak, więc to, co jest ważne, nie chcemy, mm, niektórzy z tych nauczycieli nie znają nawet podstaw programowania, tak, więc to, to jest ważne, żeby nie przesadzić z ilością wiedzy, którą przekażemy za jednym razem, więc. Przygotujemy ich wystarczająco do tego, żeby mogli zacząć prowadzić zajęcia z uczniami. Jak już będą prowadzić te zajęcia z, z, z dziećmi, sami y, będą się uczyć, i wtedy my będziemy tę wiedzę y, poszerzać. Korzystamy tutaj, partnerem edukacyjnym projektu jest Instacot. Mhm. Y, z, z użycielem Instacot jest Andrzej gąsińca Samek, który był pierwszym, jako pierwszy Polak zdobył pierwsze miejsce na tej ważnej międzynarodowej olimpiadzie. Prowadzi no tak, to z, z Instaco z żoną Ewą. Miron, ale wielkim wyzwaniem dzisiaj dla systemu edukacji wydają się również wynagrodzenia dla nauczycieli. Nauczyciele, którzy zarabiają e, niewiele, zarabiają bardzo często na korepetycjach. Jak masz zamiar zmusić czy namówić nauczycieli do tego, żeby po godzinach lekcyjnych, zamiast dawać korepetycje, edukowali się sami, podnosili swoje kwalifikacje programistyczne. Tak, więc to, co jest ważne, częścią, częścią e, tego projektu są także stypendia dla nauczycieli i nagrody dla najbardziej wyróżniających się nauczycieli. Więc e, wszyscy nauczyciele dostaną stypendia co miesiąc. Dodatkowo w drugim semestrze 30% najbardziej wyróżniających się nauczycieli, jeżeli chodzi o zaangażowanie i progres uczniów, to jest ważne, że mówimy o progresie, a nie tylko o wynikach, dostaną dodatkowe, dodatkowe nagrody. I to, co jest ważne, to, że te stypendia nie rozwiążą całościowego problemu, o którym mówisz, tak? czyli problemu wynagrodzeń w Polsce. I tutaj znowu podchodząc do tego jako, jako przedsiębiorca, zależy mi na tym, żeby zatrudniać najlepszych ludzi. Tak To oczywiste. Każdy szef firmy o tym, o tym marzy. Więc podstawą przyciągnięcia najlepszych ludzi jest płacenie im co najmniej tak samo dobrze jak konkurenci. Tak? więc i tak, tak samo powinniśmy podchodzić do nauczycieli. My, jako, jako rodzice, yy, marzymy o tym, że chcemy, żeby tylko najlepsi ludzie trafiali do zawodu nauczyciela. Tak? Tylko, żeby najlepsi nauczyciele uczyli nasze dzieci. Jednocześnie chcemy im płacić jak najmniej. To. Lidl płaci swoim kasjerom 5000 tysięcy złotych. My płacimy, państwo polskie płaci początkującym nauczycielom 3690 zł. Oczywiście praca w Lidu jest, jest bardzo ciężka i wartościowa, powinna być wynagradzana, ale musimy pamiętać, w jakim żyjemy kontekście. A wywiady, które oglądacie, nagrywamy dla Was. Jeżeli interesują Was ich treści, interesują Was historie polskich naukowców, technologów, innowatorów, przedsiębiorców, obserwujcie ten profil. To wszystko robimy po to, żeby promować Polską myśl technologiczną, innowacyjną. Jaka jest wasza rola jako Kosmos AI w tym projekcie? Więc, yy... Bo ja słyszę o tym, że tak, nauczyciele mają otrzymywać stypendia, mają otrzymywać wsparcie edukacyjne. To wiąże się z ogromnymi wydatkami. Jaka jest rola Kosmos AI i twoja w ogóle w tym projekcie? Yy, tak więc ja razem z zespołem Kosmos AI zainicjowaliśmy cały projekt. Jesteś pomysłodawcą. Projekt. Tak. 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 Yy, I... Organizujemy ten projekt, współfinansujemy ten projekt. W projekt zaangażował się także Instacot jako partner edukacyjny. Także NASK, który jest pod Ministerstwem Cyfryzacji, mm -hmm. nas pokrywa koszty stypendiów i, i nagród. Naukowa akademicka sieć komputerowa. Tak. tak Instytut naukowy. Tak, Dobrze. tak. To, co, to, co warto podkreślić. W Radzie Merytorycznej projektu jest także profesor. Krzysztof Dix, mhm. który jest mentorem wielu z tych mistrzów olimpijskich, o których mówiłem. I to profesor Dix razem z profesorem Madejem profesorem Sysło. To dzięki nim programowanie jest częścią podstawy programowej od sześciu lat. Miron, po co ty to wszystko robisz? Myślę, że mam dług, dług do spłacenia. Jaki dług? Bardzo, bardzo wiele zawdzięczam polskim szkołom publicznym i temu, że wychowałem się w Polsce. I bardzo zależy mi na tym, żeby. Nowe pokolenia, które dzisiaj dostałem, miały co najmniej taką samą szansę, szansę jak ja. Jest, jest dobrze mieć taką zewnętrzną perspektywę, i myślę, że ta perspektywa potrafi mi po pierwsze dostrzec to, że jako państwo musimy skupić się na edukacji. Tak? Bo przez naprawę edukacji mówimy o. Tak, metaforyczna wędka. Tak? Dajemy, dajemy uczniom wędkę, dajemy dzieciom wędkę, uczymy ich, jak z tej wędki korzystać. Zamiast. Dawać albo zabierać im przysłowiową rybę. I dlaczego zadaję ci to pytanie? Zadaję ci to pytanie dlatego, bo przy twoim nazwisku bardzo często pojawia się słowo miliard, miliarder, człowiek, który osiągnął bardzo duży sukces. Teraz przejdziemy do tego, ile w tym jest prawdy, naprawdę, czy jesteś miliarderem, czy nie, ale niezależnie od tego, ono się bardzo często pojawia i kiedy patrzę na ludzi, którzy osiągają sukces w biznesie, oni bardzo często lubią być w cieniu. Nie widzą w siebie w roli kogoś, kto chce zmienić, rewolucjonizować Polskę, zmienić jakieś określone fragmenty naszej rzeczywistości. Ty chcesz to robić. I teraz zastanawiałem się bardzo długo, to jest moje dłuższe pytanie. Zastanawiałem się bardzo długo, obserwując te twoje działania, czy to nie jest tak, że jesteś świadom tego, że w przeciwieństwie do większości polskich przedsiębiorców, którzy robili kariery w Polsce, często kontrowersyjnie, często z pewnymi obciążeniami. Ty jesteś białą kartą dla Polaków. Ty nie ma żadnych obciążeń. Wyjechałeś do Singapuru, osiągnąłeś tam sukces, korzystając z Polaków, przyjechałeś tutaj ze swoimi zarobionymi pieniędzmi, nie mając tu ani fanów, ani wrogów. Stąd to moje pytanie: czy ty widzisz potencjał po prostu w tej białej karcie i ją świadomie chcesz zapisać? No To bardzo skomplikowane pytanie. Więc tak, po pierwsze, po pierwsze to że Kosmos jest wyceniany przez inwestorów na 2 miliardy złotych. Nie oznacza, że ja mam 2 miliardy złotych w kieszeni, bo ich nie mam. Yy, I nie sprzedałem jeszcze ani jednej akcji w kosmos i stan mojego konta bankowego jest zbliżony. Do ale jesteś temu, właścicielem kosmosa. kosmosa ja. yy, tak razem z zespołem mamy większość firmy, jesteśmy w stanie podejmować decyzje. Tak. Yy, ale to nie równa się... Gotówce. Czyli jesteś takim wirtualnym miliarderem. No, można tak, można tak powiedzieć. Tak, mówiłeś o tym, że przedsiębiorcy lubią być w cieniu. Tak, ja też lubię być w cieniu i przez. No bo pieniądze do, nie lubią. To bardzo, bardzo. Tak po drugie, ja osobiście jestem nieśmiały, może tego nie widać. I, ale taka aktywność publiczna dużo mnie kosztuje. Jednocześnie myślę, że założyłem kosmos 9 lat temu. Popełniłem bardzo dużo błędów. Jeżeli Mógłbym przez tą swoją aktywność i takie rozmowy jak nasza no, uchronić nowe pokolenia przed tymi błędami, żeby było im trochę łatwiej, to chciałbym to zrobić, bo mi tego brakowało. Yy, I na pewno były dostępne już wtedy różne informacje w internecie i tak dalej. Yy, ja jakoś ich nie znalazłem wtedy. My no, musiałem te szlaki przycierać samemu. Yy, tyle. I po, po, po trzecie, też myślę, że jako Polacy. Nie doceniamy siebie i nie doceniamy tego, co mamy. Też wspomniałeś o tej aktywności publicznej. Niedawno, ma miesiąc temu, założyłem swoje konto na TikToku i mówię o tym, mówię o swoich przygodach, o tym na przykład, o tym, że 9 lat temu, gdy zaczynałem kosmos, właściwie nie mówiłem po angielsku I jak bardzo wstydziłem się mówić, ale byłem tego zmuszony, dlatego że przeprowadziłem się za granicę. I gdyby wtedy ktoś mi powiedział, nie przejmuj się akcentem, nie przejmuj się tego, że robisz błędy, zacznij mówić, bo to jedyny sposób, żeby się nauczyć, to jest wydaje się dziś oczywiste, ale wtedy dla mnie to nie było oczywiste. I mówię o swoich przygodach, i mówię też o tym, o, o Polakach, których często w Polsce, o których nawet nie wiemy. Tak przykład, braci Wrona, Wąsal, którzy um, urodzili się w Polsce i założyli. Warner Bros. Mm -hmm. tak, bracia Warner Bros., tak naprawdę, bracia Wrona, Czy Maximilian Faktorowicz, który założył Max Factor, Czy Anna Pawlak-Kuliga, która była szefową Ikei na Chinach. No tak, no ten Twój TikTok. Yy... I co, to, co jest niesamowite, to są bardzo proste historie i ludzie są tym zainteresowani. No, ten Twój TikTok ma ogromne wyświetlenia i ja przed naszą rozmową jeszcze przeglądałem te Twoje treści. Myślę, że to wynika z tego, że żyjemy trochę w kryzysie autorytetów, że ci młodzi ludzie, którzy Cię obserwują, komentują te filmy na TikToku, oni widzą w Tobie autorytet, który tak naprawdę swoją własną karierą zawodową uwiarygadniasz bez jednoczesnych obciążeń wizerunkowych. Myślę, że jestem, jestem na samym początku tej drogi. Mhm. I, ale jeżeli mógłbym być dla kogoś pozytywnym przykładem, to bardzo bym się z tego, z tego cieszył. Mam y, dwóch małych bratanków, i strasznie dużo satysfakcji daje mi to, że czasami mogę, mu, mogę im opowiedzieć jakieś historie, w jaki sposób zmotywować i zainspirować. Super. Miron, opowiedzmy trochę osobom, które nas oglądają w ogóle, czym jest Kosmos AI. Opowiedz trochę o tej firmie. Na, na, na moim koncie na YouTubie jest dostępna już z tobą rozmowa, ale bardzo niewiele wtedy powiedziałeś w ogóle o, o swojej firmie Kosmos AI. Kosmos AI to w uproszczeniu sztuczna inteligencja dla handlu. Więc pomagamy konsumentom zaoszczędzić czas, zaoszczędzić pieniądze. Pomagamy sprzedawcom zwiększyć efektywność ich logistyki, zwiększyć efektywność ich, ich marketingu. Zaczęliśmy, zaczęliśmy od Chin. Dzisiaj nasz produkt jest dostępny prawie w całej Azji. Mhm. Budujemy ten produkt w Polsce, polskimi, polskimi inżynierami. Korzystamy z tego, że mamy tych wielu że Polska jest świetna w produkowaniu mistrzów olimpijskich. Yy, I to, mogę też zdradzić, że, że na dniach będziemy publikować nowy produkt. Yy, w sumie to jest pierwsze, pierwsze, pierwszy wywiad w tym, o tym, w tym produkcie opowiadam. To pokaż nam ten produkt. Yy, tak, opowiem o tym produkcie. O Wszyscy, wszyscy mamy obsesję sprawdzenia naszego telefonu, prawda? Tak. Robimy to tutaj na przykład, jest mój. Niestety i stety jednocześnie. Tak, stety i niestety jednocześnie. Więc yy, z reguły mamy zdjęcia rodziny, ja na przykład no mam właśnie. swojego małego ptysia. To jest twój syn. Tak, ty się urodził. Yy, robimy to średnio 80 razy dziennie. Zupełnie. 80 razy dziennie 80 razy. Włączamy, dziennie, tak i, włączamy tak, i włączamy telefon. Włączamy mm -hmm. telefon bezmyślnie. Mm -hmm. Więc produkt, który, który łączujemy, zamienia. To bezmyślne sprawdzanie w coś bardzo pożytecznego. Tak? Czyli zamiast ciągle widzieć, z, z reguły mamy zdjęcia swojej rodziny i to tak. fantastyczne, nie chcemy tego zdjęcia zabierać, mm -hmm. ale wyobraź sobie, że zamiast ciągle widzieć to samo zdjęcie, widzisz je co drugi raz, a pozostałe 50% możesz nauczyć się nowego języka, może zagrać jakąś grę, możesz przeczytać artykuł, który Cię interesuje. To, to integrujecie system. Y tak, pracujemy, pracujemy z 5% telefonów, którzy zintegrowali nasze rozwiązanie z systemem operacyjnym. Żeby to się zadziało, nie można wyłączować aplikacji, trzeba być zintegrowanym systemem operacyjnym. Y to y ten produkt już ma, w momencie kiedy go wyłączujemy, już ma ponad milion użytkowników dziennie. Już ma teraz milion tak. użytkowników? Tak. Głównie to, że... w Azji. Tak, w, w South Asia, Azję hmm. Południową. Czyli do czego y, to urządzenie już w takim razie jest wykorzystywane? Do nauki języków, do czego jeszcze? Y, do czytania kontentu, y, do grania w proste gry. Do formy, to jest, to, jest to forma spędzania czasu, ale chcemy, żeby, żeby była to bardziej pożyteczna forma spędzania czasu niż tylko To Kto jest pomysłodawcą wybrania. tego projektu? Y, nasz zespół. Jak to ten, na to wpadliście? To jest tak, wydaje się, tak proste. Nikt do tej pory nie oferuje takiej usługi. Tak, więc my pracujemy w samych Chinach pracujemy z procentami telefonów, z 15 procentami telefonów. I w którymś momencie uświadomiłem sobie, że to jest najważniejsza, tak zwany real estate w świecie digitalowym. Jest mhm. zupełnie niewykorzystany uświadomiłem to sobie przez takie ciągłe, ciągłe sprawdzanie telefonu i też przez moje trudności w nauce języka A nie boisz się, niczego. że ludzie będą się bali, czy będzie denerwowało ich to, że wyjmują telefon, potrzebują coś bardzo szybko sprawdzić, są na spotkaniu, potrzebują szybko odebrać telefon. Ale jak najbardziej mogą to I nagle będzie mi się wyświetlało słówko z języka angielskiego. Nie, nie, to, to, to jest tak samo jak wyświetlać się zdjęcie. Zamiast tego zdjęcia wyświetlać się słówko. Tak? Mhm. To, to nie sprawia, że nie, mogę, nie możesz blokować telefonu albo do kogoś zadzwonić. To sprawia, że ten content jest bardziej ciekawy. Mhm. Więc, to, to jest, więc mamy już ponad milion dziennych użytkowników, którzy, którzy widzą, którym wyświetlamy content 40 razy dziennie. Tak, bo sprawdzamy telefon 80 razy, połowa tego to są te osobiste zdjęcia, mhm. druga połowa to content od nas. Niesamowity poziom zaangażowania. A to, co dla mnie jest najbardziej motywujące, to że yy, im bardziej content jest użyteczny, niż bardziej niż rozrywkowy, tym, tym bardziej ludzie są tym zainteresowani. Na przykład nauka języka yy, ludzi, angażuje ludzi czterokrotnie bardziej niż zwykły artykuł. Miron, jak ty dzisiaj widzisz e, świat algorytmów, sztucznej inteligencji w takiej relacji do potrzeb społecznych, do człowieka? To bardziej Cię inspiruje, bardziej się boi sztucznej inteligencji? Jak Ty w ogóle patrzysz na ten świat? Myślę, że, 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 że sztuczna inteligencja, tak, musimy pamiętać, że to jest narzędzie. Tak? To od nas zależy, jak to narzędzie wykorzystamy. I myślę, że dobrze, że sztuczna inteligencja. Wykorzystana w mądry sposób, może sprawić, że jako ludzie zyskamy dużo więcej czasu. Tak? Sztuczna inteligencja jest świetna w zastępowaniu zadań, które są powtarzalne, nudne, których nie chcemy robić. Więc wyobraźmy sobie, że wszystkie te zadania, które są powtarzalne i nudne, nagle są zastąpione przez komputer. Mamy dużo więcej czasu, żeby spotykać się ze znajomymi, rozmawiać ze sobą, tak jak my teraz, Maćku. A nie masz takiego wrażenia, że sztuczna inteligencja i algorytmy to jest głównie. Zabawka dla bogatych, że głównie że będzie dywersyfikowała świat e, w dzieląc tym, w tym sensie, że zastąpi tak. pracę powtarzalną, gdzie źródłem pracy powtarzalnej w większości świata jest Azja i Afryka. Tak, tak. myślę, że roz, 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 zaczęliśmy rozmowę na ten temat ostatnim razem, mhm. tak, że, że musimy pamiętać, że do 2050 roku populacja Afryki podwoi się. Tak, Jednocześnie to, to, to w Afryce mamy najwięcej powtarzalnych prac. Mhm. Yy, więc teraz nie dość, że ludzi będzie znacznie więcej, pracy będzie znacznie mniej i to wybuchnie. Dlatego to jest nasza rola, żeby yy, nawet nie w altruistycznym podejściu, tylko w egoistycznym podejściu yy, pomyśleć o tym, jak ten problem rozwiązać. My tutaj w, na, na tym naszym kanale, Miron, poruszaliśmy wiele różnych tematów. Padały na przykład takie stwierdzenia ekspertów, wybitnych profesorów, że algorytmy wcześniej czy później mogą nam dać nieśmiertelność, że sztuczna inteligencja czy sztuczne sieci neuronowe mają zdolność do odczuwania bólu, mm. że tworzą własną kulturę. Mm. Profesor Duch wyraził takie zdanie, że tworzą zręby kultura. Kultura, język to jest narzędzie kultura, przecież tworzą pomiędzy sobą język że inspirujemy się mózgiem, płatem ciemieniowo-skroniowym w naszym mózgu. Nie boisz się trochę tego, że my ingerujemy trochę też takimi produktami jak twój w, w naszą codzienność tak silnie, że zmieniamy się jako gatunek ludzki? Co, tak, ja podchodzę do tego bardzo pragmatycznie. Bardzo pragmatycznie. I myślę, że mamy tyle problemów, o których już dzisiaj wiemy, mhm. że ja osobiście nie mam czasu martwić się i nie chcę się martwić tymi problemami, które możemy mieć w przyszłości. Tak? No problemy, o których rozmawialiśmy, yy, edukacja, służba zdrowia, to jest yy, tak. To, to są problemy, który których powinniśmy się skupić, i to są szanse, które, które powinniśmy się ekscytować. i sztuczna inteligencja może nam w tym pomóc? No wyobraź sobie, że, że to, to, co jest dużym problemem w edukacji, to brak świetnych nauczycieli. Sztuczna inteligencja mogłaby nam pomóc w tym, żeby skalować najlepsze programy nauczania, najlepszych nauczycieli. Tak, To nie mhm. jest coś, co możemy zrobić dzisiaj, ale możemy to zrobić w przyszłości. Więc ja myślę o tym, jeszcze mówiąc o, o nauczaniu programowania yy, i o tym, jak szybko świat może się zmieniać. Wyobraź sobie, że 200 lat temu tylko 10% dorosłych potrafiło czytać i pisać. Tylko 10% dorosłych. Mhm. Dzisiaj czytać i pisać potrafi każdy ośmiolatek. Mhm. Yy, I teraz. I tak samo będzie z programowaniem. Tak? Dlatego nazywamy ten, ten projekt y, programowanie Nasz Drugi Język, bo wierzymy, że programowanie to fundamentalna umiejętność XXI wieku. Tak jak umiejętność czytania, y, pisania czy liczenia. I tak jak to, że potrafisz pisać, nie czyni cię pisarzem, to, że potrafisz liczyć, nie czynicie naukowcem, tak samo znajomość podstaw programowania nie będzie czyniła cię programistą. Ale jeżeli. Musimy o dzisiejszych dzieciach, dzisiejszych czwartoklasistach czy szóstoklasistach, gdy oni będą wchodzić na rynek pracy i nie będą znać podstaw programowania, a będą cyfrowymi analfabetami. Więc to jest. To jest, to jest więc jeżeli rozumiem, że wiesz, jest duża grupa osób, których interesuje się tak jak będzie wyglądała przyszłość, i to jest fascynujące, mhm. ale. Ty mam woli już obry... być bardziej tu i teraz. Tak, mam ograniczony czas, więc jeżeli widzę te problemy, to wolę zająć tymi problemami. Wracając do początku naszej rozmowy, jestem przekonany, że oglądają nas również nauczyciele, którzy będą zadawali sobie pytanie: to jak się do tego programu zapisać? Mhm. Czy nauczyciel, który jest poza tego miasta, poza tych trzech miast, mhm. ma szansę w jakikolwiek sposób dotknąć tego programu? Tak, więc zapraszam na stronę raz na 120 lat.pl. Z czego to wynika? Raz na 120 lat. Zaraz wytłumaczę. Zapraszam tutaj, żeby. <laughs> Zgłosić jako szkoła, jako gmina, żeby dołączyć do tego programu. Teraz zaczynamy od kilku gmin, ale już za rok ten program będzie wyskalowany do 100 gmin. Czyli ta strona internetowa zawiera jakiś formularz zgłoszeniowy? Tak, tak, tak. Formularz zgłoszeniowy, i dla, a dla nauczycieli i osób indywidualnych można zapisać się do newslettera i za pomocą tego newslettera będziemy informować o wszystkich aktualizacjach. I teraz, dlaczego nazywamy ten projekt Raz na 120 lat? Bo ta szansa, którą dzisiaj mamy jako Polska, jest porównywalna do drugiej rewolucji przemysłowej 120 lat temu. Wtedy, dzięki elektryczności, falom radiowym, silnikowi spalinowemu, Stany Zjednoczone wyprzedziły Wielką Brytanię i stały się najbogatszym krajem na świecie. Tym krajem pozostają do dzisiaj. I tak samo, taką samą szansę ma Polska. Tylko dzisiaj, do tej nowej rozgrywki, my przystępujemy z dużo, na dużo lepszych warunkach. Tak, Mamy najlepszych programistów na świecie, najlepszy zasób naturalny. A ta koszulka, nawiązująca do reprezentacji Polski, to metafora czego? A właśnie, Maciek, tyłu... tak, tak mam dla Ciebie prezent. Dla mnie prezent ta, masz. A i dzięki temu zobaczymy. Dzięki, ale co to jest, powiedz mi? To jest numer to jeden. Jest, I to Takie, jest dla mnie koszulka. To jest dla Ciebie koszulka. No, ale teraz jej nie będę zakładał, nie będę straszył naszych widzów. Ale... Polska numer jeden, dlatego że mamy szansę... I wszyscy gramy w drużynie jeden. z numerkiem Polska. jeden. Drużynie numer... Wszyscy, Polska numer wszyscy jeden. Wszyscy gramy w drużynie Polska. Mhm. Po to, żeby stać się numerem jeden na świecie, musimy grać razem. Y jeszcze. I chciałbym... Tak samo jak, jak sport, jest chyba jedną z niewielu. No właśnie, zastanawiałem się, czy który wszystkich integruje, tak? Właśnie zadać teraz to pytanie, czy to jest właśnie to, że znalazłeś w tym sporcie, w tej takiej integracyjnej funkcji sportu, jakiś punkt odniesienia, odbicie. E przed naszą rozmową e przeprowadziliśmy ankietę w której wzięło udział tysiące osób z Polski, zadając pytanie, jaki system e, chcieliby zmienić w Polsce pierwszej kolejności. czy System podatkowy, czy system opieki zdrowia, czy system edukacji, e, czy system emerytalny. Dużo osób pisze, że wszystkie, bo wszystkie wymagają zmiany według naszych widzów, ale e, na drugim miejscu uplasował e, się system edukacji. Co, Co mnie było na pierwszym miejscu? Podatki. podatki. Ale zaskoczyło mnie to, że Mimo wad funkcjonowania systemu służby zdrowia, który jest jednak nam bliski, hmm. Polacy jednak na drugim miejscu nie wskazują systemu służby zdrowia, tylko właśnie system edukacji. To bardzo dobra wiadomość. To jest bardzo dobra dla Ciebie wiadomość. Ale jeszcze na koniec chciałem nie Cię. Nie dla do... mnie, dla kraju, dla Polski. No, dla, dla Ciebie nas. jako dla tego lidera tego projektu, bo, bo tak Cię trochę widzę. Ale chcę zadać Ci jeszcze jedno pytanie. Dziękuję często mu. jak rozmawiam, e, ostatnie, często jak rozmawiam z. Czy nie jest pięknie no, z, na zewnątrz? Z osobami. Zielona. Jest pięknie, tak, e, ale e, może ta odpowiedź na Twoje pytanie też będzie piękna, inspirująca dla przedsiębiorców, bo chcę Cię zapytać o to, a może rozczarowująca, co dają okładki Forbesa? Bardzo wiele e, konferencji dla młodych ludzi, który, które czy ja organizuję, czy spotkanie się z młodymi ludźmi, to często używają okładki Forbesa jako takiej metafory. Że znajdziesz się na okładce Forbesa. Nawet mm. się znalazłeś na okładce Forbesa. Co to daje? Czy coś w ogóle daje? To są, nie ukrywam, że to są silne emocje. tak, Zobaczenie swojej twarzy na każdej stacji. Akurat nie byłem wtedy w Polsce, ale widziałem te zdjęcia z żabki z każdej stacji benzynowej. Y, widziałem dwie emocje. Jedna, że to jest moje zdjęcie, ale tak naprawdę to jest zasługa całego zespołu i bardzo wielu ludzi, w tym przyjaciół i rodziny, którzy są w tym wsparciem. Tak, media zawsze lubią wybierać jedną osobę, tą jedną osobę pokazywać, ale nikt nie nosi sukcesu samodzielnie. Mhm. Yy, druga emocja, że to na wyrost, yy, że, że za, wcześnie. za wcześnie, a trzecia emocja to było mi smutno, bo Widziałem, że moja mama by się z tego bardzo ucieszyła, niestety. Nie miała nie, okazji już doczekać. Nie doczekała. To jeszcze jedno mi się urodziło pytanie. Mówisz, że za wcześnie. Myślisz, że z czego to wynika, że za wcześnie? To jest bardzo skromne stwierdzenie. Za wcześnie, strony. ale proszę wszyscy, dawajcie mnie na okładki, nie będę was zatrzymywać. <laughs> <prać. śmiech> ale mówisz, że za wcześnie, z czego to wynika? Mamy niedobór takich Mironów, Mironiuków w Polsce. Dlaczego myślisz za wcześnie? Dlaczego, tak. dlaczego dali mnie tak wcześnie? Yy, dlaczego dali cię tak wcześnie? Bo że za wcześnie, tak? że, że jeszcze nie osiągnąłeś, jak tak rozumiem twoją wypowiedź. Tyle, żeby trafić na okładkę Forbes'a, Nie polemizując tym, czy się z tym zgadzam, czy nie. Yy, masz wrażenie, że co, że za wcześnie, bo są osoby godne, godniejsze w Polsce takiego pokazania. Yy, Więc nie wiem dokładnie, ktoś był na okładce Forbes'a, kto yy. nie. Ja po prostu wiem że jesteśmy na samym początku tej drogi. I tu patrzysz, bo, bo to jest takie, że patrzysz do bardzo silnie w dal. Rozumiem, że to właśnie oznacza, że także, to jest metafora tego, tak? że patrzysz w przyszłość. Też trzeba było zapytać e, autorów, dlaczego akurat wybrali to zdjęcie, ale pewnie tak, pewnie chodziło. Też mówię, mówię w tym wywiadzie o tej szansie, jaką mamy jako mm -hmm. Polska. E, I tak, dzięki, też dzięki, dzięki takim rozmowom ten projekt się dzieje. Tak? E, Rozmawialiśmy trzy miesiące temu, tak? to wtedy w, w ogóle przez długi kosmos. żyliśmy z kosmos 9 lat temu. Y, bardzo unikałem mediów. Nie występowałem w mediach, nie występowałem na konferencjach w Polsce. To się zmieniło? Dlatego, że bałem się, że to da mi taką percepcję, złudę sukcesu. Tak? Że to jest sukces. Bycie na z jest sukcesem. No to nie jest sukces, to jest narzędzie. To może pomóc nam biec jeszcze szybciej, ale bardzo bałem się, że uderzy mi woda sodowa do głowy i że nie jestem na to gotowy. No tak, poza tym zawsze I możesz się spotkać z takim zarzutem, że robisz wszystko po to, żeby budować swoją markę. To mnie, co ludzie mówią, czy budować markę, to mnie mniej interesuje, bo sam wiem, po co to, po co to robię. Mhm. Ale dla mnie gorsze było, co ja sobie będę o tym myśleć. Tak? Mhm. Że o, może powinienem bardziej skoncentrować się na występach w mediach zamiast na budowaniu firmy, a to nie o to chodzi. Więc, yy, ale w którymś momencie, więc mój taki, yy, więc chociaż bardzo mnie ciągnęło do tej działalności społecznej, tak, jak byłem młody, to yy, czułem, że to będzie moja misja. Yy, losy potoczyły się inaczej, zacząłem, zacząłem własną firmę, też myśląc o tym, że ta firma dostarczy mi środków na to, żeby, żeby móc więcej działać. I no, miałem taki target w głowie, jeżeli kosmos przekroczy ewaluację miliarda złotych, to wtedy muszę znaleźć czas na tą działalność. Yy, i, no I to ten w przypadku każdego z nas czas jest, on jest najbardziej wartościową yy, zmienną. I więc teraz poświęcam 20% czasu na, na tę działalność społeczną, ale yy, no, cały czas muszę poświęcać. Co najmniej 80% czasu na, biznesowi. na kosmos. Bo... To, to jeszcze jedno pytanie. Bo teraz jesteś w Polsce, zorganizujesz konferencje prasowe, zapowiadasz piękny projekt, wspieram, stąd po części też ta rozmowa i wrócisz do Singapuru. Ty rozważasz powrót do Polski? Tak. tak. Kiedy? Bardzo chciałbym wrócić do Polski. To już naprawdę jest moje ostatnie pytanie. Kiedy? Nie musisz mówić co do dnia, ale. W... Nie muszę co do dnia? Nie musisz co do dnia, ale w jakiejś perspektywie najbliższego czasu. Wiesz, myślę bardziej o tym, mam jeszcze, wrócę do Polski, kiedy osiągnę swoje cele biznesowe w Azji. Tak więc to będzie. Ale to, to może jest się 5 wyrażeć... lat, 10 lat, 15 lat. Nie, na pewno szybciej. Na pewno szybciej. Myślę, że to nie ma sensu, że mówię, że to będzie za rok, za dwa lata czy za trzy lata, tylko bardziej myśleć w charakterze, okej, okay, co jeszcze muszę osiągnąć biznesowo, żebym mógł pozwolić sobie na to, żeby wrócić do Polski. I że to na Ale, Tak, bardzo. Nie, z jakieś powody jestem strasznie przywiązany do Polski. Bardzo tęsknię. A dzięki Ci Miron za tę rozmowę. Dzień Dzień. Dziękuję za prezent. Polska. Polska. Bardzo ważne, proszę państwa, nie wiem, która kamera nas pokazuje, żebyśmy działali ponad, e, ponad podziałami. Więc będziemy działać i działamy i z jedną i z drugą stroną i strasznie się cieszę z tego, że jedna i druga I z trzecią, strona. I, z i z trzecią i z czwartą. I trzecią i czwartą. Bardzo się cieszę, że e, liderzy tych największych partii politycznych rozumieją, że temat naszej przyszłości, tego narzędnego celu, żeby stać się jednym z dziesięciu najbogatszych krajów na To świecie. jest chociaż Powinien ta jedna rzecz, która nas łączy, czyli pewna, czyli pewna potrzeba zrozumienia, że edukacja to jest podstawa naszego rozwoju. Tak. Dzięki Miron za tą rozmowę. Dzięki Maciej. Chcemy tworzyć to konto razem z Wami. Jeżeli znacie historię ludzi wartych pokazania, bohaterów, naukowców, innowatorów, technologów, wysyłajcie, a my będziemy ich zapraszać do programu. Na adres mailowy